Sam nigdy bym się nie odważył, bo to pozycja repertuarowa bardzo wymagająca, no ale zostałem ośmielony przez dyrekcję teatru i najpierw się troszkę wykręcałem, ale potem okazało się, że są armaty. No bo żeby się porwać na Żołnierza królowej Madagaskaru, armaty muszą być, to nie byle jakie. Przede wszystkim musi być Mazurkiewicz, bój się Boga. A więc jest Zbigniew Zamachowski. Musi być Kamila, są Kamile, to nie będę zdradzał, bo to musi być jakaś tajemnica. No jest wspaniały Kazio, jest zespół przede wszystkim, ponieważ tam trzeba nie tylko śpiewać i wspaniale tańczyć, ale również grać stylistycznie. No nie da się już tak zagrać, jak to było w tradycji, a tradycja bogata, publiczność waliła zawsze na królową Madagaskaru, więc trzeba to jakoś odświeżyć. I tutaj wspaniały Krzysztof Herdzin, bo to przede wszystkim jest widowisko muzyczne, to jest śpiewogra starowarszawska. To wszystko, co trzeba zrobić ze sceną, z kostiumami, scenografię, powierzyłem pani Justynie Łagowskiej. I mam nadzieję, że poradzi sobie z tym trafieniem w dziesiątkę. Poszerzyliśmy scenę teatru, wszystko się kręci, wszystko się rusza. Wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą. To się rzadko zdarza w teatrze, żeby na takim poziomie wymagań zespół teatru dramatycznego sobie radził, ale tu mamy panią Agnieszkę Brańską. Z każdym dniem, z każdą próbą ten zespół teatru dramatycznego nagle staje się zespołem teatru muzycznego. To dla mnie jest wspaniałe i bardzo pocieszające mnie przed premierą doświadczenie. Proszę Państwa, zaczynamy 25 października i potem już będziemy grali na Karasia w Warszawie Żołnierza królowej Madagaskaru. Tutaj jakbyśmy w Krakowie grali Krakowiaków i Górali. To w Warszawie jest właśnie Żołnierz królowej Madagaskaru.